Burt Lancaster, Timothy Dalton, Arnold Schwarzenegger, Paul Newman, Gregory Peck. Kto łączy te osoby? Pan Andrzej Borys Zbrożek. Zaczęło się w Meksyku i nie szło najlepiej. Tak, nie szło najlepiej i właściwie nic nie wskazywało na to, że będę obijał się, mówiąc nieładnie, o wielkie gwiazdy światowego kina, bo po prostu nie miałam takich ambicji. Co prawda w latach 60. śpiewałem w kabarecie Stodoła, w Teatrze Piosenki Stodoła, który prowadziła wspaniała aktorka Joanna Jedleska. Śpiewałem z Elą Jodłowską, z Maćkiem Szwedem, wspaniałym zresztą autorem tekstów, ale na tym zakończyłem moją karierę artystyczną. Panie Andrzeju, znalazł się pan w Meksyku i co się działo potem? No więc żyłem sobie bardzo spokojnie, nawet bardzo źle, mówiąc szczerze, bo pracowałem ciężko jako niewykwalifikowany robotnik w bardzo brzydkiej i bardzo niebezpiecznej dzielnicy Meksyku przez 7 miesięcy. Ale w dobrym towarzystwie? W towarzystwie, owszem, sympatycznym, ale to byli ludzie również bardzo biedni z meksykańskich slumsów. Pracowałem od 7 do 3 przez 7 miesięcy i od 4 do 9 studiowałem język hiszpański i literaturę meksykańską, hiszpańską, literaturę Ameryki Łacińskiej na największym, na najbardziej znanym uniwersytecie UNAM w Meksyku. I to trwało, zdaje się, 9 miesięcy. Tak, to trwało bardzo długo i właściwie już byłem bliski spakowania walizek i wracania do Polski, powrotu do Polski, ponieważ, tak jak powiedziałem, wiodło mi się bardzo źle. Kiedy przez przypadek moi znajomi powiedzieli mi, że słynny producent amerykański, właściwie włoski, bo Włoch z pochodzenia, Dino De Laurentiis, realizuje swój wielki film Dune według Franka Herberta. Był to film fantastyczno-naukowy, który miał trwać około 9 miesięcy i potrzebni byli statyści, wysocy mężczyźni, bo po prostu akurat takie było zapotrzebowanie, więc... Pewnie o niebieskich oczach. O niebieskich, o jasnych, ja akurat mam zielone, więc ja pomyślałem sobie, no warto spróbować, zanim wrócę do kraju. I mój problem polegał na tym, że potrzebne były dobre studyjne zdjęcia, żeby je zaprezentować szefowi od statystów w tej słynnej wielkiej wytwórni filmowej Churubusco Azteca. I nie miałem na to pieniędzy, w związku z tym poprosiłem kolegę, który zrobił mi kilka amatorskich fotografii. Natychmiast je wywołaliśmy w takim laboratorium ulicznym. W ciągu 40 minut je miałem. Następnego dnia pobiegłem do wytwórni filmowej i byłem zaskoczony, bo wydawało mi się, że w takim mieście jak Meksyk... Będzie pan jedynym wysokim mężczyzną o jasnych oczach. No tak, właśnie. Okazało się, że takich jak ja było niemalże setki Niemców, Kanadyjczyków, Amerykanów. Wszyscy byli to ludzie właściwie zamożni, którzy chcieli potraktować jako pewnego rodzaju przygodę statystowania u boku słynnych aktorów. Więc zgłosiłem się, szef od statystów popatrzył na mnie bardzo ponurym wzrokiem. Właściwie zupełnie straciłem nadzieję, że kiedykolwiek cokolwiek mi się może tam przytrafić. I 3 tygodnie minęły, ja ciągle nie miałam odpowiedzi. W międzyczasie moi ci spotkani koledzy pracowali i pewnego razu zadzwonił do mnie drugi asystent filmu Dune i powiedział mi, że reżyser wybrał 3 mężczyzn do ewentualnej pracy dublera, fotodublera, znanego aktora szwedzkiego, nazywa się on Max von Sydow. Więc... No, to wielkie nazwisko w filmie światowym. Tak, tak, ogromne nazwisko. I byłem właściwie zaskoczony i wystraszony, bo powiedział mi ten drugi asystent, że prawdopodobnie, jeżeli zostanę wybrany, będę pracował jako standing, a nie wiedziałam, co to znaczy, bo wtedy jeszcze nie znałem dobrze angielskiego. Więc wystraszony poszedłem. Było nas 3, reżyser i pierwszy asystent patrzyli na nas po kolei i szczęście się do mnie uśmiechnęło. Zostałem wybrany jako dubler od kamery, od świateł i jako fotodubler i jako dubler Stoneman do pracy u boku znanego Max von Sydow. Naturalnie musiałem przejść odpowiednie przeszkolenie, bo byłem surowy.
Dubler gra, czy dubler żyje tak długo jak aktor? No tak, niestety. Kiedy aktor, kiedy rola, którą gra aktor, kończy się, kiedy umiera bohater, umiera razem z nim jego dubler. Jak długo trwa praca z Maxem von Sydow? Bardzo krótko. Tyle tylko, że praca ta jakkolwiek trwała krótko, przyniosła mi spore pieniądze. Byłem do tego stopnia zaskoczony, że kiedy przyszedłem do kasy syndykatu po odbiór pieniędzy za 5 pierwszych dni jako fotodubler Maxa von Sydow, wydawało mi się, że kasjerka pomyliła się. Odliczała jakąś ogromną stertę pieniędzy i ja myślałem, że ona w międzyczasie wykonuje jakieś inne czynności. Pomyślałem sobie, no sytuacja jak w Polsce, czeka się, a tutaj obsługują innych. Więc kiedy wreszcie te pieniądze zostały w moją stronę skierowane, ja bardzo niepewnym ruchem wkładałem je do wszystkich możliwych kieszeni i szedłem bardzo powoli, bo chciałem dać szansę kasjerce, że ewentualnie gdyby się pomyliła, niech mnie poprosi z powrotem. No, było to na szczęście, były to pieniądze po prostu uczciwie zarobione. Rzeczywiście gdyby uczciwie. Porównywać je z pieniędzmi zarabianymi z indyjskimi robotnikami. Ach, więc 9 miesięcy, kiedy pracowałem jako robotnik plus 4 miesiące, kiedy pracowałem jako agent ubezpieczeniowy, to było jeszcze za mało niż pieniądze, które zarobiłem w ciągu 4 dni. Proszę powiedzieć, z którym z gwiazdorów utożsamiał się pan najbardziej? Chyba z Gregory Peckiem. Pracowałem, miałem to ogromne szczęście, że pracowałem przez 4 miesiące u boku słynnego Gregory Pecka. Jako w filmie Old Gringo. W jego chyba ostatnim filmie, Old Gringo. Był to film nakręcony całkowicie w Meksyku. Columbia Pictures robiła ten film. I był znany reżyser, który przedtem zdobył Oscara za najlepszy film zagraniczny, poza amerykańskim, prawda? Więc Luis Puenzo, Argentyńczyk. Więc pracowałem właśnie u boku jego, jako jego standing, jako jego fotodubler i zastępując go w jeździe konnej, w różnych takich scenach, które mogłyby dla niego być ryzykowne. Proszę nam wyjaśnić, co znaczą te tajemnicze terminy? Standing, fotodubler. Tak, więc ja też nie wiedziałem kiedyś. Standing jest to dubler od światła i od kamery, żeby znany aktor nie męczył się, stojąc godzinami czy siedząc w ogromnych światłach, więc może sobie ten aktor pozwolić na ten przywilej, że odpoczywa, a za niego pracuje standing, dubler od światła i od kamery. Musi ten dubler dokładnie obserwować próbę sceny reżysera z aktorem, ze wszystkimi innymi aktorami i potem musi dokładnie wykonywać polecenia reżysera i właściwie na tym polegałaby praca standing. To znaczy, że jeżeli Gregory Peck czuł się zmęczony, albo jeżeli zdjęcia były zbyt wyczerpujące, to na posterunku był pan. Tak, zawsze. Od godziny 7 rano do 7-8 wieczorem byłem ja na posterunku. Poza tym standing właściwie nie wymaga makijażu. Fotodubler i dubler stoneman wymaga już makijażu naturalnie, bo musi być podobny do aktora. Jakkolwiek nie filmuje go się z bliska, ale jednak podobieństwo musi być zasadnicze. Czy udało się panom, no, nie powiem zaprzyjaźnić, ale pozostawać w miłych kontaktach? Wydaje mi się, że tak. Miałem ogromne szczęście, bo pracowałem z bardzo słynnymi aktorami, z Burtem Lancasterem w filmie Mały Skar. Był to film według reżyserii Alana Sharpa. Filmowany był w Meksyku. Pracowałem z aktorem bardzo znanym, Tony Curtis, pracowałem jako jego kaskader, dubler kaskader, bardzo może nie tyle niebezpiecznej, co niezbyt sympatycznej scenie. Trzeba było spaść z pewnej wysokości na zastawiony szklankami stół w nocnym kabarecie. Ja słyszałam taką plotkę, że podarował pan nawet prezent Gregory Peckowi. Ach tak, nawet dwa już. Dwie butelki wódki wyborową i myśliwską i bardzo mu smakowały. Ciekawe, czy on się panu jakoś zrewanżował. Tak, zrewanżował mi się przede wszystkim ogromną sympatią i wydaje mi się to najcenniejszym rewanżem. Poza tym podarował mi takie drobiazgi jak zegarek i jego żona, urocza francuska, podarowała mi butelkę koniaku ze swojego kraju. Panie Andrzeju, ja też słyszałam, że mógł pan zarobić dodatkowe pieniądze i to wcale nie małe, sprzedając pewną fotografię prasie meksykańskiej. Tak, tyle tylko, że ponieważ ja do pieniędzy nigdy nie przywiązywałam wagi, wszystko to uważałam za
Uważam bardziej satysfakcję za coś bardziej ważnego niż pieniądze, ale był taki moment, kiedy kończył się film, kiedy mieliśmy ostatni dzień realizacji filmu Old Gringo i podczas ostatnich scen, kiedy już był ostatni klaps, wszystkich aktorów wrzucano do wody, do basenu, który stał niedaleko. No, Gregory Pecka trudno było wrzucić do wody z uwagi na to, że jest to wielki aktor, wielka sława i starszy pan, który mógłby się przeziębić poza tym, więc oblano go szampanem, jego i Jane Fonda. Więc ja, ponieważ byłem na tyle zaprzyjaźniony, że mogłem robić fotografię na planie, zrobiłem zdjęcie, kiedy Jane Fonda piła szampana z butelki, a Gregory Peck ocierał krople szampana z oczu, więc to zdjęcie ogromnie się podobało pewnym dziennikarzom w Meksyku i chcieli je ode mnie kupić za duże pieniądze, ale powiedziałam sobie, absolutnie na to sobie nie mogę pozwolić, bo bym się spalił w mojej wytwórni. Czy myśli pan sobie czasami, że miło by było mieć dublera? Czy pan chciałby mieć swojego dublera? Tak, powiem pani szczerze, że go miałem. Miałem go, bo oprócz tego, że pracowałem jako dubler, pracowałem również jako aktor. Mimo woli zupełnie. Pracowałem jako aktor w filmach meksykańskich, a jako dubler na obu filmach amerykańskich. Jakkolwiek w ostatnim filmie James Bonda, Licencja na zabijanie, miałem małą rolę, epizodyczną rolę już jako aktor. Ale w filmach meksykańskich pracowałem jako aktor i chyba ze względu na moją twarz taką surową, zawsze mi rolę gangsterów dawano, proszę państwa. Więc miałem taki moment, kiedy musiałem mieć dublera, bo po prostu gdybym go nie miał, to bym prawdopodobnie dzisiaj z panią nie siedział. Była scena to bardzo niebezpieczna, kiedy uciekałem, przedtem zabijając pewnego innego gangstera i wóz policyjny mi zatarasował drogę i mój samochód w zderzeniu czołowym miał wywrócić się, miał po prostu wylecieć w powietrze i przekręcić się i spaść na dach. No więc ja tej sceny bym na pewno nie zrobił. Zrobił to za mnie właśnie mój dubler. Z tym, że ogromnie się za niego bałem, bo była scena ogromnie niebezpieczna. I do tego było jeszcze pewne zabawne zdarzenie, że mój dubler był o wiele mniejszy. Zresztą nie musiał być taki duży, bo go nie było widać, on był w samochodzie, ale kiedy go wyciągano spod tego wraku samochodu i usiłowano włożyć mnie, trzeba było podnosić samochód, żeby mnie tam pod samochód wsunąć. Tak. Na razie jest pan zrzeszony w Związku Aktorów. Tak, na szczęście, bo inaczej nie mógłbym pracować. Jestem członkiem Związku Aktorów Meksykańskich, Związku Pracowników Filmu. Jestem w syndykacie pracowników filmu Meksyku. W jakim stopniu aktor, który dubluje, musi być podobny do aktora dublowanego? Makijaż robi dużo. Trzeba być tego samego wzrostu, trzeba mieć podobny kolor oczu, mniej więcej podobne rysy twarzy, a reszta nawet wie, kto już dodaje doskonała technika od makijażu. Który z filmów realizowany był w najbardziej niecodziennych warunkach? W najbardziej niecodziennych warunkach? Wydaje mi się, że filmy science fiction, to po prostu były to filmy, tak jak pani powiedziała, w niecodziennych warunkach realizowane. Film Dune, ten mój pierwszy film, w którym ja pracowałem, w którym rozpocząłem moją właściwie pracę. Poza tym był film najnowszy, jeden chyba z najnowszych filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, kiedy pracowałem jako jego dubler pomocniczy, jako dubler z drugiej kamery. I wtedy sceny były niecodzienne, bo wszystko działo się na Marsie w wieku XXI. Ja widziałam też pana fotografię w pewnym pięknym pałacu, bardzo egzotycznym. Tak, właśnie. Są to fotografie z najnowszego, znaczy chyba w tej chwili już nie jest to najnowszy, License to Kill. Najnowszy James Bond, Agent 007, i pracowaliśmy w dawnej rezydencji ówczesnego szacha Iranu, który musiał uciekać przed Khomeinim do Meksyku. Był to wspaniały pałac, wspaniała rezydencja w Acapulco. Życzymy jeszcze wielu wspaniałych ról. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani. Dziękuję państwu za miłe spotkanie. Dziękuję. Do widzenia.